Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję Vivo X90 Pro. Bardzo długo się do niej zbierałem. Ten telefon trafił w moje ręce jeszcze przed tegorocznymi targami MWC, czyli jeszcze dobrze w lutym. Mamy już kwiecień, a ja dopiero zebrałem się, żeby opowiedzieć Wam o tym telefonie, za co oczywiście Was przepraszam, ale miałem pewne powody. Smartfon ten sprawił mi spory problem z oceną, bo z jednej strony jest wspaniały pod wieloma względami. Z drugiej strony nie pod każdym względem usatysfakcjonował mnie w pełni, a jeszcze do tego producent troszeczkę narozrabiał, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo narozrabiał sceną. Otóż, moi drodzy, X90 Pro, pomimo galopującej i szalejącej inflacji, jest oferowany w takiej samej cenie jak model ubiegłoroczny, jak X80 w momencie debiutu na naszym rynku. A z drugiej strony dali mu imponującą i oczywiście zapewne srogo kosztowną jednocalową matrycę fotograficzną. No i dali tą matrycę, a jednocześnie zachowali cenę. No i oczywiście gdzieś musieli przyciąć. Na czym przycięli, dowiecie się z tego filmu. Zatem już nie przedłużajmy i jedziemy z opowieścią. Pierwsza przycinka oszczędnościowa uderzy nas już przy rozpakowaniu urządzenia. Dlaczego? Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli nie, to sobie koniecznie obejrzyjcie recenzję. Ubiegłoroczny flagowiec Vivo był dostarczany z bardzo ładnym pokrowcem. Naprawdę. Kawał sztywnego tworzywa wykończony imitacją skóry. To mogło się podobać i rzeczywiście podobało się. A w tym roku cóż? No niestety, w tym roku dostajemy zwykły, przezroczysty silikonik. Oczywiście nadal cieszymy się, że w ogóle go dostajemy. Natomiast w porównaniu z ubiegłym rokiem, no tutaj troszeczkę nastąpił regres. Natomiast jeżeli chodzi o stylizację, moim zdaniem jest progres. I to tak zdecydowany, tak totalny, że aż wow. Wielu z Was krytykuje wystającą oprawkę aparatu fotograficznego. Niektórym nie podoba się to, że leży ona asymetrycznie, a ja Wam powiem, że mi to się strasznie podoba, bo w połączeniu z metalowym paseczkiem biegnącym pod ramką aparatu, z imitacją skóry, z opiskami Zeiss i tak dalej, z tą lampką błyskową, tu niedużą w rogu, całość sprawia wrażenie, jakby była naprawdę bardzo mocno nawiązująca, inspirowana klasycznymi aparatami fotograficznymi małoobrazkowymi. To nawiązanie naprawdę strasznie mi się podoba, a w dodatku strasznie fajnie ten telefon leży w mojej dłoni. Dlaczego? Bo po pierwsze, tył jest antypoślizgowy. To, że się nie potłucze i nie rysuje, to jedno, ale ponadto zapewnia świetny chwyt, a po drugie, ta wystająca ramka aparatu fotograficznego daje genialne podparcie dla paluchów. Dawno żaden smartfon tak nie pasował mi do dłoni jak ten. Oczywiście mówię, nie każdemu ta stylowa się spodoba, ale mnie podoba się naprawdę bardzo. Oczywiście do jakości montażu, do jakości użytych materiałów nie mam absolutnie żadnych, najmniejszych nawet zastrzeżeń. Do ergonomii również nie mam zastrzeżeń, ale mam zastrzeżenia do czegoś innego. Znów wychodzą oszczędności, czyli zachowujemy cenę, dajemy drogą matrycę i rezygnujemy z ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych, który był obecny w poprzednim modelu. I bardzo mi się to nie podoba. Tamten czytnik był super. Po pierwsze, miał bardzo dużą powierzchnię aktywną. Po drugie, można go było podzielić na strefy po to, żeby na przykład przykładając palec po prawej stronie uruchamiać jakąś tam aplikację od razu przy odblokowywaniu, a po lewej nie. Było to po prostu bardziej wygodne. Nie trzeba było celować gdzieś. Wystarczyło gdzieś tam w dolnej strefie ekranu położyć palucha. No i działało to szybko, pewnie i dodatku również szybko się konfigurowało. Teraz mamy, no cóż, zwykły podekranowy optyczny czytnik linii papilarnych. No czy ja mam Wam mówić więcej? No jest to regres. Ten jest niezły, bo działa w miarę szybko, w miarę skutecznie. No niemniej tamten był po prostu lepszy. Skoro już o zabezpieczeniach ględzę, no to oczywiście jest rozpoznawanie pysia za pomocą przedniego aparatu. Działa bezproblemowo i dosyć szybko. Jak już sobie popatrzyliśmy na wyświetlacz naszego Vivo X90 Pro, no to cóż, ładny. Prawda? Zagięte boczki. Ja wiem, że nie każdy to lubi, ja lubię. Wygląda bardzo efektownie i bardzo dobrze się sprawdza. Świeci on, moi kochani, z jasnością do 1300 nitów, czyli zapewni dobrą czytelność nawet na słonecznej plaży. I rzeczywiście tak jest, sprawdziłem. Co prawda w lutym na plaży było chłodno, ale słońce już dawało jak należy i rzeczywiście ten smartfon też dawał jak należy.
Malutki regresik nastąpił w dziedzinie odświeżania, bo o ile poprzedni model regulował częstotliwość odświeżania obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz, tak, ten ma tylko dwa zakresy na sztywno, albo, albo. I przełącza się pomiędzy 60 albo 120 Hz, chyba że sobie to ustawimy na sztywno. Może w pewnym stopniu się to przekłada na wyższe zużycie akumulatora, ale no, znowu też nie demonizujmy tego. Dość powiedzieć, że wyświetlacz ten jest przyjazny dla oczu. Zastosowano tu specjalną technologię ograniczającą emisję światła niebieskiego. Jest też oczywiście technologia dimmingu do 2160 Hz, także i to migotanie też ładnie tu ograniczono. Także wyświetlacz jest naprawdę popitaśny. I chociaż powiedzmy, że wypada o ciupinkę gorzej niż ubiegłoroczny, to tak naprawdę powtarzam, wypada akurat w tym momencie na papierze, a generalnie daje pełną satysfakcję. Co na tym ekranie oglądamy? Oglądamy, moi drodzy, interfejs Fantouch OS, czyli po prostu fabryczną nakładkę od Vivo. Co o niej sądzę? Słuchajcie, jest w porządku. Generalnie jest w porządku. Nie ma tu większych niespodzianek, nie ma tu żadnych udziwnień i chociaż powinienem troszeczkę ponarzekać, że Vivo jednak tu dokłada różne ponadprogramowe apki, to z drugiej strony można je usunąć. Nie są one jakoś tam szczególnie uciążliwe, upierdliwe. Od po prostu przy pierwszym uruchomieniu czeka nas troszeczkę oczyszczenie telefonu. Ale z drugiej strony interfejs jest prosty, przyjazny, ma ładną szatę graficzną i pozwala na całkiem szeroką personalizację. Zatem na interfejs narzekać nie będę. Czy będą narzekać na wydajność? No, wielu z Was znowu pewnie się skrzywi, co to ma być flagowiec na Mediateku? Hej, ale na którym Mediateku? No właśnie, na tym mocarnym. Mamy tutaj Dimensity 9200, do tego szybkie pamięci DDR5X i UFS 4.0, to nie może pracować powolnie, no i nie pracuje. To jest fajny demon prędkości, na tym się da mocno pograć. On nie straszy przycinkami, on nie straszy, co najważniejsze, trottlingiem. Żeby było weselej. W stres testach benchmarkowych nagrzewał się. Nie jakoś strasznie, nie poza granicę komfortu, ale było czuć wyraźnie, że się zrobił ciepły. Natomiast nie udało mi się tego scenariusza odtworzyć w normalnym użytkowaniu. Nawet przy nagrywaniu długotrwałym, wysokiej rozdzielczości, przy filmowaniu, nic takiego strasznego się nie działo. Najważniejsze według mnie jest to, że faktycznie tutaj throttling pozostaje niezauważalny. Ten telefon nie straszy nas dramatycznym spadkiem wydajności, nawet jak się nagrzeje. Zatem wydaje mi się, że wszyscy będą pod tym względem z niego zadowoleni. I tu rzeczywiście jest poziom absolutnie flagowy, bez kompromisów i bez żadnych oszczędności. Bez oszczędności jest także w przypadku akumulatora. Co prawda nie ma tutaj standardowych 5000 mAh, 4870, czyli troszkę mniej, ale jest tu 20-watowe ładowanie i podkreślam, ładowarkę dostajemy w zestawie. Dobrze, że nie zaoszczędzili na ładowarce. Ładowarka ta ładuje telefon do połowy, mniej więcej w 7-8 minut, zależnie oczywiście od jakiego poziomu startujemy. Pełne ładowanie to w granicach 15-20 minut. Musimy jednakowoż pamiętać, żeby sobie to super szybkie ładowanie włączyć w ustawieniach akumulatora, bo domyślnie ono jest wyłączone i na tym wyłączonym, no to tak dobre pół godzinki ten telefon się ładuje, też całkiem szybko, ale już niestety trochę wolniej. Do kompletu jest indukcja i to też taka dosyć szybka. Z tym, że oczywiście w tym momencie no, najlepiej dokupić już ładowarkę od Vivo, żeby mieć cały komplecik. Ładowarka jest z chłodzeniem. Ładuje 50 W, czyli też dobrze poniżej godziny ten telefon się napełni indukcyjnie. Zatem na tym też tutaj nie oszczędzono. Ach, no i zapomniałem Wam powiedzieć, że jeszcze też nie oszczędzano na wodoszczelności. P68 jak najbardziej tutaj mamy. No i oczywiście teraz najważniejsze, mamy tutaj też wspaniały aparat fotograficzny z stalową matrycą. Sony IMX989 o dużych pikselach, oczywiście z optyczną stabilizacją obrazu i z laserowym autofokusem. Do tego mamy kolejny 50-megowy aparat, tym razem z portretowym teleobiektem, czyli dającym takie nieduże, dwukrotne przybliżenie, ale za to charakteryzującym się świetną przysłoną 1.6. Tu również mamy optyczną stabilizację obrazu, ale w tym wypadku warto zaznaczyć, że w obu przypadkach mówimy o klasycznej stabilizacji optycznej, nie o tej gimbalowej, jaką znamy z poprzedniej generacji X-ów.
No, znowu zaoszczędzono. Ale z drugiej strony też bym tego nie demonizował, bo jednak optyka tutaj pracuje i jednak tutaj cały czas coś działa. No i na koniec jeszcze został nam 12-megapikselowy aparat szerokokątny, który, no, powiedzmy to wprost, jest już najcieńszy z tych wszystkich trzech aparatów, ale jednak jest, więc no, też nie dramatyzujmy, szczególnie, że może on również robić zdjęcia makro. Zestaw wieńczy również przyzwoity 32-megowy aparat do selfie z HDR-em i przysłoną 2.5. I jak to wszystko fotografuje? No zaczynamy oczywiście od calówki, bo to jest, że tak powiem, tutaj gwóźdź programu. No i oczywiście, co mam wam powiedzieć, no, zdjęcia są po prostu znakomite. Czy to w dzień, czy to w nocy możecie liczyć na naprawdę doskonałe efekty fotografowania głównym aparatem. I tu chyba wiele nie trzeba gadać. Świetne odwzorowanie kolorów. Macie nawet dwa tryby. Możecie sobie zrobić te kolory żywszymi, tak jak ja na przykład lubię, albo bardziej naturalnymi, by nie powiedzieć spranymi. Zeiss tutaj dał dwa tryby. Ten naturalny to jest oczywiście ten taki bardziej przyziemny. Ja akurat lubię w kolorki, więc sobie korzystałem z tego trybu żywszego. No i zdjęcia po prostu były bardzo fajne. W nocy rzeczywiście ten telefon nie wygłupia się, nie próbuje na siłę robić dnia ze zdjęcia nocnego. Widać, że fotka jest zrobiona w nocy, ale te kolory na niej są takie fajne, żywe. Czasem faktycznie przesadzone, ale mnie się akurat takie podobają. Zdjęcia są po prostu efektowne. Do tego mamy bardzo fajną plastykę zdjęć. Tu wchodzi nam takie fajne i co najważniejsze naturalne rozmycie tła, bez żadnych cyfrowych sztuczek. Po prostu ta duża matryca daje taką możliwość, robi nam takie fajne bokie, delikatne, subtelne, plastyczne, no po prostu jest to miłe dla oka i ładne. Aparat szerokokątny, no cóż, co prawda dostał funkcję korekty geometrii obrazu, która czasem robi to dobrze, czasem robi to zabawnie. Nie zawsze ta fotka z tą korekcją obrazu się uda, czasem po prostu lepiej to wyłączyć i zostawić zdjęcie takim, żeby było widać, że to jest obiektyw szerokokątny, bo w sumie niekiedy nam o to właśnie chodzi. W każdym razie aparat szerokokątny bardziej nawet bym chyba polecał do makro i do korzystania tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne. Czyli wtedy, kiedy chcemy objąć jakiś szerszy kadr i tylko wtedy. W nocy ja bym sobie darował lepiej chyba pozostać przy aparacie głównym, który, tak jak powiedziałem, daje świetne efekty i tu nie ma to tamto. Natomiast ten szerokokątny ja bym sobie zostawił tak na wszelki wypadek. A portretówka, no cóż, portretówka to portretówka. Do portretów, ale też do zbliżeń takich niewielkich, kiedy chcemy na przykład jakiś tam detal architektury uchwycić, czy księżyc, o, bo jest tu tryb do robienia zdjęć księżyca, który działa też bardzo fajnie. Portrety wychodzą przeurocze, można tu się pobawić różnymi efektami przy tych portretach. Jest też upiększanie, ono też działa oczywiście przy selfiakach i radzę z nim nie przeginać, bo kiedy przegniecie, to wyjdzie wam karykatura. Natomiast kiedy sobie wybierzemy jakiś tam rozsądny poziom tego uładniania, to te fotki też wyjdą fajne, a co najważniejsze, to uładnianie, o ile je oczywiście dobrze ustawimy, to wygląda całkiem naturalnie. W aparacie znajdziemy też bardzo fajny tryb fotografowania, w zasadzie można powiedzieć skanowania dokumentów. Jest oczywiście fotografowanie z podwójną ekspozycją, czy też nagrywanie dwoma aparatami. Jest też tryb długiej ekspozycji, który fajnie się sprawuje w momencie, kiedy korzystacie ze statywu. Generalnie ten aparat zrobi naprawdę świetną robotę, szczególnie w rękach użytkownika, który lubi pobawić się fotografią. Z filmowaniem, no cóż, tu troszeczkę ten telefon mnie rozczarował. Po pierwsze, tak jak już powiedziałem, brak gimbala, czyli ta stabilizacja jest, ale jednak ciutkę delikatniejsza niż była w poprzednim modelu. Po drugie, nie spodobała mi się ścieżka dźwiękowa. O ile do obrazu większych zarzutów mieć nie mogę, o tyle dźwięk rejestrowany w filmach, no cóż, nie podoba mi się, a na pewno nie jest adekwatny do klasy tego telefonu, do klasy tego aparatu. Po prostu tu powinien być rewelacyjny, absolutnie genialny pod każdym względem, a jest po prostu poprawny. I to chyba tyle. Szału nie robi. Najbardziej dokuczyła mi w tym aparacie jego podatność na rejestrowanie szumu wiatru. Robiłem porównanie z kilkoma innymi smartfonami, które akurat miałem pod ręką. No i w tym niestety szum wiatru był rejestrowany najdobitniej i najbardziej przeszkadzał. Równie dobitnie są wychwytywane na przykład potarcia palcem po obudowie telefonu. No inne smartfony tej klasy nie mają tego problemu i tu jeszcze widzę, że Vivo ma pewne pole do poprawy. Możliwe, że tu się uda coś softowo poprawić. Jeżeli chodzi o interfejs fotograficzny, absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest po prostu świetny, czytelny, przejrzysty i wygodny.
Zauważyliście być może, że nie powiedziałem dotąd ani słowa jeszcze na temat dźwięku, na temat jakości połączeń. Cóż, nie powiedziałem, bo w zasadzie tu nie ma na co narzekać. Oczywiście są głośniki stereo, które w dodatku grają całkiem dobrze, ale zwracam uwagę, że nie jest to w pełni symetryczne stereo. Po prostu tutaj gra nam ten głośnik słuchawkowy w roli tego drugiego. Ale na górze znalazło się jeszcze coś bardzo fajnego, mianowicie nadajnik podczerwieni, czyli pilot, czyli możemy sobie z tego smartfona zrobić urządzenie do zdalnego sterowania chociażby naszym telewizorem, wieżą i tak dalej. To też jest bardzo fajne, to mi się strasznie spodobało. Natomiast pod względem jakości połączeń, pod względem współpracy z urządzeniami bezprzewodowymi, utrzymywaniem zasięgu i tak dalej, absolutnie niczego niepokojącego nie zauważyłem. Poziom po prostu flagowy jest super. I tak jak wspomniałem, cenowo też mamy poziom flagowy 6 koła. I powiem Wam szczerze, że mam poważną zagwozdkę, co tu teraz doradzić. Jeżeli Waszym żywiołem jest fotografia i to jest dla Was najważniejsze, najistotniejsze, kupcie sobie ten model. Natomiast jeżeli szukacie smartfona trochę bardziej uniwersalnego, nie tylko fotograficznego, ale dobrego również pod wieloma innymi względami, to ja bym proponował jednak kupić Wam poprzedni flagowiec Vivo, czyli 80. Tam kilka rzeczy było trochę lepszych. Tu nie mówię, że są dużo gorsze, bo jest zdecydowanie lepszy aparat. Jest całkiem, wydaje mi się, mimo wszystko dobra cena. Natomiast zabrakło mi tych kilku szczególików, którymi zachwycił mnie poprzedni model. I chodzi mi na przykład, powtórzę, o dużo lepszy czytnik linii papilarnych, lepszy teleobiektyw, gimbalową stabilizację, mniej problemów przy dźwięku w zapisie wideo. No i pokrowiec nawet był ładniejszy. No cóż, ten jest ładniejszy bez pokrowca i robi świetne zdjęcia, bo ma świetną matrycę. I to chyba tyle. Zdecydujcie sami, a ja tylko troszeczkę, mam nadzieję, że Wam podpowiedziałem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne recenzje. Do zobaczyska!